Wystawa mody damskiej w krypcie kościoła Ojców Piarów. Czy taki scenariusz czeka kolejne kościoły, kaplice, krypty? Marcin Austyn zapraszam na komentarz PCH24. Po renowacji krypta kościoła pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Krakowie stała się unikalnym zabytkiem. Ale jak się okazuje, teraz ojcowie muszą płacić tego cenę. Dziś mówimy o galerii krypta upiarów z pełnymi tego konsekwencjami. Jak do tego doszło, że w miejscu z bogatą sakralną przeszłością prezentowane są dziś damskie ciuszki? W skrócie tylko opowiem, że zakończony w 2019 roku remont krypty. Pozwolił na odkrycie kilkudziesięciu pochówków, w tym także relikwie męczenników i Krzyża Świętego. Kryptę zrewitalizowano, a odsłonięte i odnowione barokowe dekoracje ścienne pokazały nam swe piękno. Widać na nich m.in. bolesne tajemnice różańca. W krypcie nade wszystko znajdziemy też święte schody, nawiązujące do tajemnicy męki Chrystusa i jego zmartwychwstania. I w takim sąsiedztwie znalazł się, no właśnie, pokaz mody. Była ma małopolska konserwator zabytków Monika Bogdanowska zaprotestowała. Ojcowie pijarzy odpowiedzieli, przepraszając, ale równocześnie ukazując ważny element dokonanego remontu. Jak się dowiadujemy, krypta jest przestrzenią, w której przeżycie sakrum łączy się z działalnością artystyczną i edukacyjną. A nadto owa działalność w sferze kultury jest pewnym zobowiązaniem powziętym względem instytucji dotującej renowacje, bowiem warunkiem otrzymania dotacji było udostępnienie obiektu na wydarzenia nie tylko o charakterze religijnym. Tylko czy ta cena nie była zbyt wysoka?